Dobry wieczór, dobry wieczór. Miejmy nadzieję, że słychać. Jeśli mógłbym poprosić o potwierdzenie, byłbym bardzo wdzięczny. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór, Wojciechu. Dzięki. Dariusz, Jan, Wojciech, Mirosław, wielkie dzięki. I dobry wieczór wszystkim. Jak jest ok, to dobrze. Mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund. Poczekamy cierpliwie i wystartujemy zgodnie z rozkładem jazdy. Cześć Arku, witam serdecznie. Dobry wieczór. Wojciechu, te webinary są nagrywane. Myślę, że tutaj z Pawłem z Forex Klubu na temat linków ewentualnie, chyba że coś mi Paweł w międzyczasie podpowie. Ale nagrywane są na pewno. I Paweł już nam napisał. A przynajmniej do mnie napisał. W każdym razie są nagrywane i będą dostępne według informacji, którą dostałem od Pawła, oczywiście na stronie forexclub.pl. No to dobra, wybiła godzina zero, 19:30 czasu polskiego. Dobry wieczór, Piotr kłania się z tej strony. Witam serdecznie na trzecim z cyklu 8 spotkań, których organizatorem jest Forex Club, a partnerem wydarzenia broker Tikmil. Piotr z tej strony się kłania. Spróbujemy sobie sprawdzić w dniu dzisiejszym, bardzo podobnie jak zrobiliśmy to w poprzedni poniedziałek, co ewentualnie może nas czekać w tym tygodniu. Zaczniemy od ostrzeżenia o ryzyku. Proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, utraty których nie będziemy w stanie udźwignąć. Powiemy sobie, co nas czeka w tym tygodniu z perspektywy również kalendarza. Mam dwie ciekawostki związane z Goldman Sachsem i Morgan Stanleyem. Mam nadzieję, że w międzyczasie uda nam się na ten temat również porozmawiać. Generalnie rzecz biorąc, bardzo ciekawy weekend w sumie za nami, tak? Bo kwestia porozumienia w sprawie Brexitu, natomiast tutaj to, co jest istotne, to tak naprawdę kwestia głosowania w brytyjskim parlamencie i tu już znamy datę z informacji, które dotarły czy docierały w ostatnich minutach czy godzinach na rynek. Ja tą informację znalazłem sprzed godziny. Wygląda na to, że debatować w parlamencie brytyjskim będą przez 5 dni, w związku z czym wiemy, co teoretycznie może nas czekać na funcie, trochę przepychanek do góry, trochę przepychanek w dół, stopy do góry, stopy w dół, jeszcze więcej manipulacji, natomiast wygląda na to, że głosowanie oczekiwane jest we wtorek 11 grudnia, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, a wcześniej debatę mają rozpocząć 4 grudnia mają rozpocząć debatowanie w brytyjskim parlamencie. Oprócz tego oczywiście podczas weekendu mieliśmy rozmowy na linii. Powiemy sobie o tym, Wojciechu, zaraz do tego wrócę, do twojego pytania. Powiem, w czasie weekendu mieliśmy również kwestie związane z rozmowami między Unią Europejską i Włochami w sprawie budżetu. Bardzo fajnie to w ramach takich skrótów, które jakby do mnie docierały,
albo z którymi miałem okazję się zapoznać, to było tak, że przy wspólnym oświadczeniu, że tak, pracujemy nad tą sprawą, natomiast jak panowie się rozeszli, to Włosi dalej, że tylko kosmetyczne zmiany, jeśli chodzi o budżet, są możliwe. Mieliśmy, czy mamy kwestię napięcia na linii Rosja-Ukraina, czyli wracamy do starego tematu i mieliśmy oficjalny atak w weekend pana prezydenta Trumpa na Fed, na rezerwę federalną, na bazie tweeta na zasadzie takiej, że jakby pan prezydent Trump przypisuje sobie oczywiście kwestię spadku cen ropy, o którym mówiliśmy, że był bardzo szybki, także przed wyborami tam ceny ropy przygrały panu Trumpowi, ale w podsumowaniu tego tweeta pan prezydent Trump takim wyraźnym tonem, czy Fed tego nie widzi, tak, że jakby oddala się zagrożenie związane z inflacją. Natomiast stare powiedzenie rynkowe mówi, nie zadzieraj z Fedem. Stare rynkowe powiedzenie mówi, nie zadzieraj z Fedem. Także była próba osłabienia dolara na zasadzie być może jako dobre wytłumaczenie na zasadzie reakcji między innymi na tweeta pana Trumpa, chociaż bardziej tutaj to odbicie na euro-dolarze czy na funcie miało związek również z wykresem. Natomiast jedną rzecz, którą chciałbym tutaj od siebie dodać, że w wielu wypadkach, ja wiem, że to jest niezmiernie ciężkie tak naprawdę do rozgraniczenia czasami, ale w głównej mierze to tak, najpierw mamy ruch tak naprawdę i albo uda nam się przeczytać wykres i zamiary, a dopiero później serwisy informacyjne dany ruch próbują ewentualnie tłumaczyć. Co czeka nas w tym tygodniu, jeśli chodzi o kalendarz? Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że będziemy mieli sporo wystąpień przedstawicieli Rezerwy Federalnej w tym tygodniu i to wszystko będzie końcówka przed tym takim okresem ciszy przed każdym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o kalendarz, która jest istotna, jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, tak naprawdę na czerwono zaufanie konsumentów ze Stanów Zjednoczonych o 16 czasu polskiego, a w późnych godzinach wieczornych w okolicach otwarcia sesji azjatyckiej głos zabierze przedstawiciel Nowozelandzkiego Banku Centralnego. Jeśli chodzi o środę, to poznamy wyniki przeprowadzonego przez Bank of England tak zwanego bankowego stress testu, coś podobnego na wzór tego, co robi Fed i również w środę o 2:30 czasu polskiego wstępny PKB ze Stanów Zjednoczonych. Co istotne, już po zamknięciu sesji w Europie o godzinie 18 czasu polskiego będziemy mieli wystąpienie Powella. Jeśli chodzi o dzień kolejny, o czwartek, to będziemy mieli kwestie związane z wystąpieniem Dragiego o godzinie 9 czasu polskiego. I tak naprawdę niewielka paczka danych w czwartek o 2:30 ze Stanów Zjednoczonych, między innymi przychody i wydatki gospodarstw domowych, cotygodniowe wnioski o zasiłek, rynek nieruchomości, ale wydaje się, że takim języczkiem uwagi w czwartek o godzinie 20 czasu polskiego minutówki z ostatniego posiedzenia Fedu, no i wchodzimy w ten taki gorący okres, tak, tu minutówki, za chwilę kolejna decyzja, tym razem decyzja w powiązaniu z konferencją prasową i piątek będzie stał pod znakiem przede wszystkim chyba G20 i kwestii, jak będzie wyglądała sytuacja na linii Stany Zjednoczone-Chiny, okay? Bo tutaj z tej perspektywy jakieś takie delikatne oczekiwania na rynku się pojawiają. Tak to będzie wyglądało w tym tygodniu. Natomiast co jest, kalendarz to jedna rzecz, natomiast druga rzecz bardzo istotna to jest kwestia okresu, w którym się znajdujemy. Kwestia po pierwsze końcówki miesiąca,
Po drugie, jest to okres, w którym możemy spodziewać się ruchów ze strony dużych instytucji, które nie będą patrzyły na wykres, tylko jeśli będą miały domknąć jakiś biznes, jeśli będą miały domknąć jakieś pozycje, to proszę mi wierzyć, że tam generalnie nikt nie patrzy na wykresy, tylko jak jest hasło, że w ciągu dzisiejszego dnia mamy coś domknąć, to po prostu bierzemy to i domykamy. Później ewentualnie powstają nam górne czy dolne cienie. Na ekranie ARK-u powinien być wykres, natomiast ja z podglądu, jeśli chodzi o kalendarz, generalnie rzecz biorąc, myślę, że jest tyle źródeł, jeśli chodzi o kalendarze, że na spokojnie. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję za zapytanie. I teraz znowu kalendarz kalendarzem, ale proszę mi powiedzieć, czy ktoś z Was zdaje sobie sprawę, co w związku z końcówką miesiąca, oprócz tego, co już sobie powiedzieliśmy, co teoretycznie przynajmniej może mieć potężne znaczenie, zwłaszcza na rynku walutowym i zwłaszcza dla dolara w ciągu kilku najbliższych dni. Poczekam chwilę na jakieś odpowiedzi. Tak, Witoldzie, będzie. Będzie dostępne na forexclub.pl. Jasne, Wojciechu. Czy z perspektywy rynku walutowego przede wszystkim, czy wiemy, z czym kilka najbliższych dni będzie się wiązało z perspektywy dolara? I to nie są rzeczy, które będą miały miejsce tylko i wyłącznie w listopadzie. O tych rzeczach mówimy z perspektywy dolara od dość długiego czasu. One są brane pod uwagę w końcówce miesiąca. Są trzy rzeczy. Okej. Witoldzie, na forexclub.pl. Na stronie organizatora. Z tą podwyżką, Piotrze, do tego będziemy się odnosili, bo my będziemy mieli dwa spotkania czwartkowe, dwa ostatnie czwartki, jeśli chodzi o nasz cały cykl, będziemy mieli właśnie poświęcony temu. Trochę się ostatnio nastroje schłodziły w tej kwestii. Będziemy się próbowali do tego odnieść. Ale to dopiero grudzień. Ja mam na myśli, co może mieć wpływ na dolara w ciągu najbliższych 4 dni, tak? Wtorek, środa, czwartek, piątek. To są rzeczy, które praktycznie rzecz biorąc, jedna z nich ma nawet wpływ, ostatni raz miała wpływ 15 listopada i od pewnego czasu w miarę regularnie, ale to też kwestia zadania domowego. Okej, żeby nie przedłużać, bo nie ma odpowiedzi. Pierwsza rzecz, jeśli przypomnimy sobie, to kwestia ulg w momencie, kiedy amerykańskie firmy robią biznes poza granicami Stanów Zjednoczonych, kwestia powrotu dolara do Stanów Zjednoczonych, tak? A w związku z tym, z perspektywy rynku walutowego, z perspektywy rynku spot, te plus 2 jest nam potrzebne, gdybyśmy chcieli zrobić tego typu transfer jeszcze w listopadzie się załapać, w związku z czym tutaj środa, 28 listopada będzie takim istotnym dniem z perspektywy transferu dolara do Stanów Zjednoczonych. To jest pierwsza istotna rzecz, o której warto pamiętać. Dlatego my będziemy mówili o wykresach i będziemy mówili sobie o scenariuszach zarówno z perspektywy byków, jak i z perspektywy niedźwiedzi, ale pewne rzeczy, pewne fundamentalne rzeczy gdzieś z tyłu głowy musimy mieć, musimy o nich pamiętać. Okay? Pierwsza rzecz, sam transfer dolara. Druga rzecz, tak zwana SOMA. Ostatnim razem, 15 listopada.
będzie miała miejsce w tym tygodniu, będzie nieco niższa i to jest kwestia, jeśli mogę tak powiedzieć w cudzysłowiu, Fed wychodzi z aktywów. Ostatnim razem to było 17,4, tym razem to będzie 3 czwarte tego 12,6 miliarda. Ok? I jeśli ktoś statystycznie lubi spoglądać na rynek, to w przypadku dnia tak zwanej Somy między godziną 8 czasu polskiego a 17, inaczej, kurs o 8 czasu polskiego, jeśli chodzi o euro-dolara, średnio jest wyższy niż kurs euro-dolara o godzinie 17 o 0,6%, tak? Czyli jakby w przeciągu całej sesji w Europie razem z końcówką, plus połowa sesji w Stanach Zjednoczonych, no to statystycznie rzecz biorąc jest to 0,6% na korzyść dolara między 8 a 17. Okay? To też warto o tym pamiętać. I coś takiego jak kwestia balansowania czy rebalansowania. W tym wypadku również modele stworzone przez kilka banków i jakby są to informacje generalnie rzecz biorąc dostępne w przypadku tych modeli związanych z rebalansem. Przepraszam, i to będzie miało miejsce w piątek, i większość z tych modeli pokazuje, że również tutaj mamy szansę na popyt na dolara. Okay? Natomiast z tym rebalansem to jest tak, że należy bardzo mocno na to uważać. Zresztą żadna z tych trzech rzeczy nie może być brana pod uwagę na zasadzie takiej, że okej, to w ciemno gramy długiego dolara, bo podchody pod te wszystkie wydarzenia mogą mieć miejsce znacznie szybciej, tak, z wyprzedzeniem jednego czy dnia. Natomiast w przypadku rebalansu rzeczywiście końcówka miesiąca, czyli piątek, kwestia fixingu może tego dotyczyć. Trzy rzeczy, o których warto w tym tygodniu pamiętać, które mogłyby teoretycznie sugerować, że dolar ma szansę być mocniejszy. Tylko jak popatrzymy na dolara w dniu dzisiejszym, to dolar już w dniu dzisiejszym dotarł, tutaj zresztą Arkadiusz również o tym wspomina w oknie czatu, do dość istotnych poziomów, tak? Bo my mieliśmy, i to jest dobrze widoczne z perspektywy wykresu tygodniowego na ETK-u, ja myślę, że generalnie rzecz biorąc, ostatnie dwa tygodnie, maksy sprzed tygodnia i minima sprzed dwóch tygodni będą swojego rodzaju taką granicą. Wyjście powyżej, poniżej może w krótkim terminie pokazać kierunek, a jeśli to nie będzie tylko kwestia stop lossów. Natomiast było tak, że dolar próbował wyjść powyżej 97, został odrzucony dwa tygodnie temu, ale bardzo szybko w zeszłym tygodniu. Nie było jakby kontynuacji tego odrzucenia dolara, to jest bardzo istotna sprawa. Zresztą jak popatrzymy sobie na wykres euro-dolara, który analizowaliśmy w zeszły poniedziałek i to, co żeśmy sobie z perspektywy niedźwiedzi w zeszły poniedziałek powiedzieli, no generalnie ja tutaj niczego z tego wykresu nie usunąłem, niczego nie dodałem, no to ten scenariusz niedźwiedzi realizowany do dnia dzisiejszego, praktycznie rzecz biorąc z tej perspektywy swingów. Dobry wieczór, Krzysztofie. No można powiedzieć, tak jakbyśmy im wyznaczyli tą drogę, tak? Jakby ktoś na tym naszym webinarze z zeszłego poniedziałku, kto może ruszyć rynkiem, był i poprowadził dolara zgodnie z tym, o czym z perspektywy niedźwiedzi sobie rozmawialiśmy. Do tego będziemy wracali, bo dolar wychodząc powyżej 97 kolejny raz rzeczywiście mógłby sobie z perspektywy indeksu dolarowego otworzyć drogę w kierunku nawet setki, bo jak spojrzycie sobie na indeks dolarowy, to poruszaliśmy się 94-97, wybicie powyżej 97, 300 tutaj, jak dołożymy 300 do 97, mamy setkę na indeksie, co by teoretycznie mogło się wiązać ze zbliżeniem ETK-a w kierunku 1,10. I więcej na ten temat powiemy sobie podczas czwartkowego spotkania, gdzie będziemy patrzyli na różne wykresy z perspektywy kłopotów wewnętrznych Unii Europejskiej, na przykład Włochy, tak? Jak i z perspektywy funta, z perspektywy Brexitu, tak?
Także tutaj w czwartek no sporo tych wykresów związanych z euro czy z funtem, zarówno w średnim, jak i w długim terminie, będzie branych pod uwagę i o tym będziemy sobie w czwartek szczegółowo rozmawiali. Także w tym tygodniu z perspektywy dolara kwestia transferu, ewentualnie przez firmy amerykańskie, które robią biznes poza Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza rzecz, która może mieć wpływ na dolara, druga rzecz, kwestia SOMY, trzecia rzecz, kwestia tak zwanego rebalansu. Na to warto zwrócić uwagę, to warto mieć z tyłu głowy. Ale teraz przechodząc już, próbując się skupić na wykresach, jak to może wyglądać z tej perspektywy, niewiele zmian w stosunku do tego, o czym mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, a mianowicie kwestia, ok, niedźwiedzie we wtorek spróbowały nadbić maksy z poniedziałku, o tym sobie rozmawialiśmy, okay? Natomiast zostało to zanegowane. Tutaj ja generalnie rzecz biorąc, ci z Was, którzy znają mnie może troszeczkę dłużej, wiedzą, że jakby bardzo rzadko używam na przykład Fibonacciego. Postawiliśmy sobie tutaj FIBO tylko i ze względu na to, żeby ewentualnie wzrokowcy również, albo ci, którzy używają FIBO na co dzień. Jedna rzecz, od razu śpieszę z wyjaśnieniem, to nie jest tak, że według mnie FIBO nie działa, bo jeśli dla kogoś coś działa, to zdecydowanie powinien tego używać. Tak? Natomiast tutaj kilka rzeczy w ramach tego scenariusza, jeśli chodzi o możliwe spadki, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko do potencjalnego zysku, to tutaj niedźwiedzie podjęły rękawice i wygląda na to, że z tej perspektywy w dniu dzisiejszym można powiedzieć, że warto było. Jedna rzecz, którą chciałbym bardzo mocno podkreślić, to jest taka, że my na ten temat mówiliśmy. My nie mówimy sobie dzisiaj z perspektywy historii, że to się wydarzyło. My w poniedziałek wieczorem powiedzieliśmy, zbudowaliśmy sobie plan dla niedźwiedzi, co może ewentualnie się wydarzyć i jak można byłoby zgodnie z tym scenariuszem w ramach jakichś testów spróbować sobie spojrzeć. Okay? Natomiast trzeba powiedzieć, że również, ja tutaj zmienię kolory dwóch kresek, powiedzieliśmy sobie, że ten ruch do spodu może przyjąć formę takiego ruchu 1:1. Popatrzcie, gdzie zatrzymaliśmy się w piątek i popatrzcie, gdzie dzisiaj startowaliśmy i czego próbowaliśmy bronić w tej początkowej fazie sesji, czy to Azja, czy to sesja w Europie. Próbowaliśmy podbijać, tak, bo my nawet sięgnęliśmy okolic w dniu dzisiejszym coś pod 13,85, 13,90, w związku z czym to 1:1, które jest tutaj żółtymi liniami wyrysowane, tutaj mieliśmy kwestie związane z próbą obrony. To teraz to 1:1, w związku z czym, że przetrwało to tydzień czasu, utrwaliło nam się, pewne rzeczy z perspektywy niedźwiedzi się potwierdziły, to 1:1 usunę. Usunę również kwestię FIB na razie, z czym mamy do czynienia, a mianowicie również mówiliśmy sobie o tym, że ten ostatni spadek, okay, to ostatnie miejsce słabości na euro-dolarze, okay, w momencie, kiedy udało się wyjść górą, no to odmierzyliśmy sobie, i to też jest z zeszłego tygodnia, gdzie te zasięgi mogą mieć miejsce, tak zwane nieudane przełamanie w dół, zanegowane, gdzie teoretycznie rynek mógłby dotrzeć. No, taki sam dystans, jaki zrobiliśmy do spodu, po tym jak zanegowaliśmy, to taki sam dystans do góry tutaj z górnymi cieniami. Natomiast jak popatrzymy w cenach zamknięcia, to można powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc w punkt. Ok, boom, ten temat też mamy załatwiony i ten temat też poruszaliśmy w zeszłym tygodniu. To teraz zrobimy sobie trochę porządków na tym wykresie, żebyśmy mogli sprawdzić, co ewentualnie może nas czekać w ciągu najbliższych 4 dni. Oczywiście z perspektywy tych fundamentów, o których sobie wspomnieliśmy, to je warto mieć z tyłu głowy i o nich pamiętać. Natomiast dotarliśmy do tego miejsca, o którym mówiliśmy sobie jako możliwym miejscu, gdzie rynek pokazał słabość ostatnim razem. Okay? Natomiast też warto pamiętać, że to nie jest coś, co zawsze działa w 100%. Przede wszystkim z jednej strony można powiedzieć, że zadziałało, bo mieliśmy ruch w dniu dzisiejszym, podbicie w kierunku, o tutaj 13,83, 13,84, okay? Natomiast podaż jest na tyle silna, że końcówka dnia należy do podaży. I teraz biorąc pod uwagę kwestię tego górnego cienia, tak, zaraz powiemy, gdzie ten górny cień się pojawił i dlaczego teoretycznie mógł się tutaj pojawić,
rynek dąży, po pierwsze, zeszliśmy pod poziomy z otwarcia dnia i tym samym z otwarcia tygodnia, okay, bo w poniedziałek wiadomo, że mamy do czynienia z otwarciem tygodnia, no i ten górny cień jest bardzo nieprzyjemny, w związku z czym otwarcie i maksy z 12 listopada, okay, to miejsce, w którym rynek ostatnim razem pokazał słabość, no są teoretycznie zagrożone. I teraz czym są zagrożone i gdzie teoretycznie, jeśli ktoś wierzy we wzrosty na eurodolarze, gdzie teoretycznie rynek może próbować bronić i jakby można było sobie spróbować zwizualizować, wyobrazić taką obronę, okay? No to popatrzmy sobie na lewą stronę wykresu. Na pewno wszyscy pamiętamy, przed tym przełamaniem, pamiętamy to takie podwójne dno, którego ja jakby nie do końca lubię, bo jak jest coś idealnie w punkt, to zazwyczaj ma szansę działać jak magnes, tylko po to, żeby rynek znalazł płynność. Przekładając to jeszcze inaczej, na może troszeczkę prostszy język, coś jest idealne, to tak jak w przypadku linii, to jeszcze jak magnes zadziała, pojedziemy po stopy i dopiero być może zawrócimy. I z tym mieliśmy do czynienia w przypadku eurodolara. W związku z tym, biorąc pod uwagę kwestie tego podwójnego dna, o którym sobie tutaj mówimy, biorąc sobie pod uwagę kwestię tego wyjścia tutaj do góry, okay, tutaj co prawda tak naprawdę, jeśli chodzi o tą ostatnią podaż, która nas sprowadzała na te doły, krzywdy sprzedającym nie zrobiliśmy. Mimo wszystko sądzę, że jeśli będzie miał się pojawić gdzieś popyt na eurodolarze, to on ma szansę być zlokalizowany w okolicach tego podwójnego dna. Czyli wyrzuciliśmy tych, którzy robili tak zwany sell the break, okay? Czyli mieli zlecenia sprzedażowe poniżej tego podwójnego dna, okay? Sądząc, że teraz po przełamaniu 1.13 to już otwieramy sobie drogę w kierunku 1.10, bardzo szybko zostali postawieni do pionu, stopy zostały wyrzucone, no i teraz teoretycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ten popyt widoczny z lewej strony, on jest zlokalizowany w okolicach 1.13, okay? Być może, że zobaczymy w dniu jutrzejszym próbę nadbicia tego miejsca, w którym rynek nam tutaj pokazał słabość ostatnim razem, o tym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, i być może, że te 1.13 sobie przetestujemy. Tak? No biorąc ogrom tych informacji, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy, czyli trzy kwestie związane z dolarem, kwestie ataku na Twitterze Trumpa, na Fed, a przypominam stare powiedzenie, nie atakuj Fedu. No wszystko to może teoretycznie sprzyjać dolarowi. Możemy być świadkami podczas sesji azjatyckiej, być może Europa w dniu jutrzejszym, próby nadbicia minimów z dnia dzisiejszego, próby nadbicia minimów z piątku, poszukania jakiejś płynności w postaci stop lossów. I jeśli gdzieś eurodolar z perspektywy tego wykresu dziennego powinien się bronić, teoretycznie powinno być to miejsce tego podwójnego poprzedniego dna, okay? Czyli w tym wypadku okolice 1.13. To by się wpisywało w scenariusz indeksu dolarowego, w związku z tym, że eurodolar jest najcięższy dla indeksu dolarowego, to by się wpisywało w ten scenariusz związany z retestem 97 z hakiem na indeksie dolarowym. Jeśli gdzieś ten dolar miałby być odrzucany, to teoretycznie byłyby to dobre poziomy. W związku z czym, próbując sobie zwizualizować, prawdopodobnie to mógłby być jutrzejszy dzień, bo jesteśmy na tyle blisko, że tutaj te dołki dzisiaj, chyba że jeszcze w dniu dzisiejszym, tak, po naszym spotkaniu, końcówka sesji za oceanem, dociśnięcie na eurodolarze, być może, że my te poziomy przetestujemy, te 1.13, w związku z niższą płynnością, tak, bo w tej chwili na rynku są sami Amerykanie, że my te poziomy przetestujemy jeszcze dzisiaj. W każdym razie warto o nich pamiętać, bo to mogłyby być poziomy, które mogłyby prowokować ewentualnie do próby podkupywania eurodolara. I teraz jakby to mogło wyglądać? Jeśli założymy,
no bo mamy około 2-3 godzin do zamknięcia sesji za oceanem, do 2 godziny do zamknięcia na kasowym, 3 godziny do tego umownego zamknięcia, jeśli chodzi o rozliczenia międzybankowe. W tym wypadku, jak by to mogło wyglądać w dniu jutrzejszym, chcąc sobie zwizualizować, no, moglibyśmy mieć kontynuację w postaci ataku na 1.13, ok, od poziomu otwarcia, czyli zaczęlibyśmy rysować negatywny korpus, po czym w którymś momencie, albo jeszcze sesja w Europie, Londyn, albo po otwarciu Nowego Jorku, moglibyśmy wrócić do poziomów związanych z otwarciem dnia, moglibyśmy wrócić do poziomów związanych z otwarciem tygodnia, w okolicach 13.40, ok, moglibyśmy w dniu jutrzejszym zacząć budować pozytywny korpus, tak? W tym wypadku spore znaczenie miałaby kwestia zamknięcia dnia w dniu jutrzejszym, bo jeśli mielibyśmy dolny cień, dodatkowo mielibyśmy najwyższe kwotowanie byłoby jednocześnie zamknięciem dnia, to mielibyśmy taki dość mocny, dość pozytywny sygnał. A wspomnę, że jeszcze gdyby udało się domknąć powyżej dzisiejszych maksów, to rzeczywiście tutaj próba uzyskania przewagi przez handlujących na wzrost wartości dolara mogłaby mieć miejsce i w tym wypadku próba ataku na poziomy powyżej 1.14, a mianowicie kwestie związane ze stopami w ramach tego górnego swingu, który tutaj widzimy, teoretycznie mogłyby mieć miejsce, moglibyśmy próbować dokończyć biznes tutaj w okolicach 14.70 i tutaj zrobię krótką pauzę. Wrócę do naszego spotkania z zeszłego tygodnia. Rozmawialiśmy sobie z perspektywy takiego szerszego spojrzenia na euro-dolara, a mianowicie kwestii wyobrażenia sobie, jak my wyglądamy z perspektywy całego roku na euro-dolarze. Tak? My mieliśmy kwestię otwarcia roku w okolicach 1.20 z niewielkim plusem, po czym pojechaliśmy około 5 figur do góry, ok? I stąd rozpoczęły się kłopoty byków. Zjechaliśmy około 7 figur. No, z perspektywy świeczki rocznej możemy te 2 figury im podarować. W związku z czym z perspektywy handlujących na wzrost wartości na euro-dolarze, żeby spróbować doprowadzić do zamknięcia w ramach tak zwanej świeczki doji, gdzie otwarcie i zamknięcie jest w ramach tych samych poziomów, no to musielibyśmy z okolic obecnych poziomów zyskać 7 figur, tak? Zadaliśmy sobie to pytanie już w zeszłym tygodniu. Nie można powiedzieć, że jest to rzecz niemożliwa, tak, do zrealizowania, bo wystarczyłoby jakieś tam lekkie zluzowanie, jeśli chodzi o Fed, wystarczyłaby niska płynność związana z końcówką roku i pewnie chętni do podbicia w te okolice by się znaleźli. To już jest inna kwestia. Także nie można powiedzieć, że to jest niemożliwe. Natomiast szukając jakichś pierwszych symptomów, powiedzieliśmy sobie w zeszłym tygodniu, że taką kwestią, która mogłaby dać do myślenia, czy byki będą chciały jeszcze powalczyć, byłyby kwestie zamknięcia w okolicach między poziomem 1.15 a 1.1550, tak? Czyli kwestia zamknięcia raz, dwa, trzy. Czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę ostatni podwójny swing, chodzi o te poziomy i rozmawialiśmy z perspektywy sprzedających euro-dolara. Tutaj nic nie trzeba, tu jest kwestia tylko utrzymania 1.15, 1.15.50 z perspektywy zamknięcia na wykresie dziennym czy tygodniowym, tak? W związku z czym na obecnych poziomach to jest, jeśli mogę się tak wyrazić, pełen luz. Okay? Może się okazać, że będziemy spadali pod własnym ciężarem. To byki tutaj muszą i pierwsza rzecz, która mogłaby zapalić takie światełko w tunelu, jeśli chodzi o kupujących euro-dolara, byłoby najpierw zamknięcie dnia, a być może gdyby to był piątek, to jednoczesne zamknięcie tygodnia powyżej 1.15, 1.15.50, tak żeby te ostatnie dwa ruchy do spodu zniwelować, chociaż tutaj prawdopodobnie tu ja nigdy nie mówiłem, że jakby mam w jednym palcu falę Eliota, natomiast gdzieś tam do tych 5 sobie możemy policzyć, umiem. Tu pewnie jeśli ktoś ma, a wielu z Was ma na pewno wiedzę przewyższającą moją, jeśli chodzi o falę Eliota,
to być może jakiś komentarz się pojawi, który mnie troszeczkę wyprostuje w tej kwestii, to bardzo dziękuję. Natomiast tak jak mówię, ostatnie dwa te cykle takie spadkowe, czekajcie, żeby nam się tutaj, bo zaraz się nam zamarzy, mówię tak, że w ramach tego dołku ten spadek, w ramach tego dołku podbicie i ten spadek, to są te miejsca, które okolice 15-15,50 w cenach zamknięcia, to są te miejsca, które tutaj z tej perspektywy handlujących na wzrost wartości euro-dolara są konieczne. Okay? Koniec, kropka, tyle jeśli chodzi o byki. Jeśli chodzi o sprzedających, no to tak naprawdę bardzo mocno uważałbym z próbą podejścia pod krótką stronę rynku już teraz, w ramach tego podwójnego dna, w ramach ewentualnej próby obrony tych złamanych swingów w okolicach 1.13. Na ten moment podaż rezyduje powyżej maksu w dniu dzisiejszym, na zasadzie ewentualnie to, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu, chociaż układ z poniedziałku był kompletnie inny niż ten, z którym mamy do czynienia w dzisiejszym. Od razu w poniedziałek można było próbować nadbijać maksy w zeszłym tygodniu. No tu, żeby nadbić maksy, poszukać stop lossów, no trzeba byłoby ewentualnie mocnego odbicia z perspektywy tej obrony 1.13. Ewentualnie zejście i zamknięcie poniżej 1.13, zaraz spróbujemy zejść na niższe horyzonty czasowe, mogłoby ewentualnie otworzyć drogę do niższych poziomów i tutaj moglibyśmy sobie mówić na razie szeptem o kierunku 1.10. Czekajcie, ja spojrzę na komentarze, bo Piotr tutaj prawdopodobnie odniósł się. Piątka w klinie i ostry zwrot. Ok, Piotr, dzięki serdeczne. Dlatego nie wiem, czy to się wpisuje akurat, Piotrze, w Twój scenariusz, ale właśnie obrona tych rejonów, bo my możemy nadbić 1.13, tak? My w jakiś sposób te 1.13, w związku z tym, że my jesteśmy na dziennym, my nie musimy idealnie w punkt tutaj na 1.13 zareagować, zwłaszcza, że dystans jest dość spory, bo jest około 100 pipsowy. Okay? My tutaj w dniu jutrzejszym możemy nawet zejść pod 1.13, byle zostawić po sobie dolny cień i przede wszystkim w cenach otwarcia zamknięcia być powyżej tego podwójnego dna. Ok? Tak wygląda kwestia euro-dolara tutaj z perspektywy wykresu dziennego. Zobaczmy sobie z perspektywy wykresu intraday. Powiem szczerze, że w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o ETK, to raz mnie przegonili, a raz im, no tam ja ich przegoniłem. W każdym bądź razie, a z perspektywy wykresu intraday, to co widzimy, to czego świadkami jesteśmy w dniu dzisiejszym, to kwestia 13.80. Ja przyznaję szczerze, że jakby mój oryginalny pierwszy plan, na którym mnie złapali, to była kwestia samej podstawy tutaj w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej z lewej strony, okay? Czyli okolice 13,65 i tutaj na niewielkim stop lossie złapali. No bo złapali, nic dodać, nic ująć. Natomiast tutaj później w ramach górnego swingu drugi raz. Jak my możemy, bo to jest historia, to już nic nie zmienimy. Jak my możemy spróbować pod tego euro-dolara z perspektywy ewentualnie intraday, jak możemy spróbować podejść w ciągu najbliższych 24-48 godzin, a być może jak to spróbować ogarnąć z perspektywy całego tygodnia. Kwestie według mnie, jeśli chodzi o intraday, to jeśli, bo zobaczcie, to o czym mówiliśmy z perspektywy wykresu dziennego, kwestia, gdzie rynek pokazał słabość ostatnim razem, tak, o tym wspominałem. No to popatrzmy sobie teraz, już to spróbuję pokazać, jeden moment. Ok, to jest to miejsce z perspektywy intraday, gdzie rynek zanurkował. Okay. To, do czego będą próbowały doprowadzić niedźwiedzie,
Piątek Nowy Jork, dzisiaj Azja, próba podbicia. To, do czego będą próbowały doprowadzić niedźwiedzie, to do złamania tych poziomów i próby uruchomienia tej podaży. Tak? Przypominam, że ta niebieska linia, ta zielona linia tutaj, to jest kwestia tego podwójnego dnia poprzedniego. W związku z czym jestem w stanie sobie wyobrazić, że cała sytuacja w dniu jutrzejszym najprawdopodobniej będzie, to będzie rozgrywka między tymi poziomami tutaj, między 13.30 a ewentualnie 13.12.95. Okay? I teoretycznie niedźwiedzie, łamiąc te poziomy, schodząc niżej, rzeczywiście możemy mieć reakcję w okolicach 1.13, 1.12, 95, natomiast niedźwiedzie prawdopodobnie z perspektywy przynajmniej intraday to będzie to, co miało być teoretycznie popytem. W momencie, kiedy zostaje wybite, rynek powinien powiedzieć sprawdzam i powinien przetestować te poziomy i tu powinna generalnie rzecz biorąc stać podaż, która w tym wypadku miałaby szansę sprowadzić nas na niższe poziomy. I teraz można zapytać, ok, Piotrek, no ale dlaczego tu na niższe poziomy? I teraz jak popatrzymy na tę część tutaj, okay, to od każdego momentu, z którego intraday zaczynaliśmy zyskiwać, każdy popyt który tutaj miał miejsce, każdy ten popyt został od razu dziubnięty w cudzysłowie, dotknięty. Można teoretycznie założyć, że został skonsumowany. W związku z czym z perspektywy niedźwiedzi, jeśli rzeczywiście te poziomy, o których sobie rozmawiamy, zostaną pokonane, to tu naprawdę droga, zwłaszcza, że kwestia tej płynności, kwestia tych stop lossów związanych z tymi minimami, jest tutaj olbrzymia. I to mogłoby otworzyć drogę do kolejnego poziomu, dokładnie o którym wspomina Piotr, bo z perspektywy wykresu dziennego, jeśli byśmy sobie już otworzyli drogę w kierunku 11.80, to z perspektywy wykresu chyba dziennego, tak jest, mamy potencjalną strefę popytową, w ramach której to odbicie tutaj miało miejsce. Okay. Natomiast z perspektywy intraday, jako zadanie domowe, w ramach ewentualnie 50% tej strefy, trochę mniej niż 50%, kwestia tej świecy, która wybijała do góry, mamy wspomniane przez Piotra 11.80. I tutaj ewentualnie byłaby to kwestia kolejnego możliwego popytu, który mógłby się zaktywizować na zasadzie tego, co widzimy, jeśli chodzi o linie poziome, ale również na zasadzie tak zwanej trampoliny, zwłaszcza, że spadek do tych poziomów wiązałby się z nadbiciem tej trampoliny, czyli odrobiną zejścia niżej, dziubnięciem tej linii, tak? Przebiciem, próbą przebicia tej linii i stąd ewentualnie próba podbicia. Oczywiście wracając jeszcze do wykresu intraday, dokładnie wyrysowaliśmy sobie możliwy scenariusz, jeśli chodzi o niedźwiedzie, natomiast należy pamiętać, że w przypadku mocnego wyjścia górą tutaj, czyli uporania się z poziomami związanymi z otwarciem tygodnia i próbą utrzymania tych poziomów, czyli powrót, jeszcze raz, tak, poszukaliśmy stop lossów, powrót, prawdopodobnie na 15 minutach, może na 5 minutach, zrobi nam się tutaj swojego rodzaju konsolidacja, w ramach której to, co ja bym chciał zobaczyć, co by mogło sugerować, że rynek zrobił nic innego, jak poszukał tylko i wyłącznie stop lossy, na zasadzie jednego uderzenia, drugiego uderzenia, aha, budujemy dno, no to tutaj ci, którzy wzięli ewentualnie longi na próbie podbicia stop lossy zaraz pod, stop lossy, retest i kontynuacja do góry. Okay? Trzecie albo czwarte uderzenie chciałbym zobaczyć, które w ramach konsolidacji jeszcze by nadbijało w ramach tej obrony ostatnie intradayowe dołki.
Teoretycznie tak by to mogło wyglądać z perspektywy euro-dolara. Myślę, że z tą sytuacją, dlatego tak długo na tym wykresie euro-dolara spędziliśmy sobie czasu, bo z tą sytuacją na euro-dolarze teoretycznie w ramach tego 1,1295, 1,13 od spodu, 1,1330 tutaj od góry, jeśli doszłoby do przełamania i wejścia w tą strefę tutaj, okay, to taka próba przepychanek mogłaby mieć tu miejsce. Myślę, że są spore szanse, żeby w krótkim terminie wyklarowanie się sytuacji, czy jedziemy po stopy 1,12, czy mimo wszystko bronimy 1,13, 1,12,95 i atakujemy 1,15, mogłoby mieć teoretycznie miejsce. Okay? Zwłaszcza, że jeśli tutaj z perspektywy tego wykresu intraday pewnie nam tu jakiś clean, także short squeeze, teoretycznie mógłby mieć tu miejsce. W związku z tym, dlatego zdecydowałem się poświęcić tyle czasu euro-dolarowi w dniu dzisiejszym, bo wydaje mi się, że szanse na fajerwerki na tej parze mogą mieć miejsce. No to żebyśmy sobie teraz odrobinę przetrawili to, o czym powiedzieliśmy sobie w przypadku euro-dolara, to ja mam propozycję, wspomniałem, że mam dwie ciekawostki, jedną z Goldmana, jedną z Morgan Stanley'a. Chodzi o top trady na 2019 rok, które gdzieś tam już się zaczęły pojawiać w sieci. A zaczniemy sobie od Goldman Sachsa. Jedna rzecz, ja to zostawię na dłużej, jeśli ktoś chce sobie zrobić screen, nawet jestem w stanie to chyba powiększyć. Nie wiem, czy widać w tej chwili w całości, chyba widać w całości, jestem w stanie to powiększyć. Jeśli ktoś chce sobie zrobić screen, to proszę bardzo. Jedna rzecz. Danymi prognozami, top trade'ami i tak dalej. Wszystko należy wziąć z taką odrobiną, z takim przymrużonym okiem. Dlaczego? Jeśli spojrzycie na top trade'y na 2018 rok, takie oficjalne, do których dostęp mają wszyscy, tak? To chyba najszybciej top trade'y Goldmana w tym roku, większość top trade'ów Goldmana została wyrzucona, tych oficjalnych, tak? Później się inne top rekomendacje, w cudzysłowie, innych banków posypały. Tak wygląda kwestia Goldmana na 2019. Jeszcze do tego najwyżej, bo to intraday, popatrzymy, te 13,50 tam chyba nawet być może, że o kapinkę wyżej. Także tak to wygląda z perspektywy Goldmana. Myślę, że jeśli ktoś miał zrobić screen, to zdążył zrobić screen, to sobie tego Goldmana zamkniemy. I spróbujemy sobie wrzucić, jeden moment, Morgan Stanley'a. Ale być może zanim Morgan Stanley'a. Jeden momencik, żebym wszystko ogarnął. Ok. Piotr, przepraszam, Arek pyta o 13. O 13,50. Jeden moment. Przeskakują mi te rekomendacje. Najwyżej sobie, jak braknie nam czasu, Goldmana sobie, przepraszam, Morgan Stanley'a sobie zrobimy w czwartek. Jeśli chodzi o 13,50, myślę, że tutaj z perspektywy intraday, to o czym myśli Arek na Azję, to jest kwestia tak, tego co widzimy tu, tego co widzimy tu, tego co widzimy tu, tego dołka tutaj i tej podstawy, z tymi górnymi cieniami. Myślę, że ty, Arku, o tym myślisz i teoretycznie Azja jak najbardziej, tak? To jest kwestia tego, no bo jakby ciężko jest mówić o tym, że możemy handlować 24H w pojedynkę, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, gdzieś tam 22 z hakiem, no dobra, Nowy Jork się zamknął, czas złapać trochę odpoczynku, sen, wstajemy gdzieś tam rano, w zależności od tego, kto jak może spoglądać na wykresy, kwestia końcówki Tokio, kwestia Frankfurt, jak będziemy wyglądali, w którym będziemy miejscu. Oczywiście, jeśli my będziemy po Tokio
gdzieś w okolicach bliżej 1,14 niż pod 13,50, pewnie sytuację będzie trzeba odrobinę, bo pewnie Azja by zrobiła taki i wtedy powrót do konsolidacji miałby miejsce. Natomiast to, o czym wspominał Arek, te 13,50 podbicie pod Azję, jak najbardziej tutaj wygląda jak najbardziej dobrze wygląda. Problem w tym, że próbując ustawiać się, chyba że ktoś będzie obserwował, próbując ustawiać się na Azję ze zleceniem oczekującym na 13,50, że my w ten sposób spadniemy, no narażamy się na to, że mimo wszystko z perspektywy spróbujmy się postawić z perspektywy kogoś, kto rynkiem ruszyć może i potrzebowałby płynności na euro, żeby wyciągnąć euro do góry. No to bazując na czynnikach, o których powiedzieliśmy, że mogą umocnić dolara, okay, no to ci ludzie, którzy rynkiem ruszyć mogą, doskonale wiedzą o takich rzeczach, tak? W związku z czym oni się spodziewają, że być może teoretycznie wszyscy będą sprzedawali dolara. Aha, czy ja mam wystarczającą ilość kasy, żeby ich skontrować na zasadzie zebrać od nich wszystko i wywieźć do góry? Także ja bym uważał ze wstawianiem zlecenia, bo nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. A może pan prezydent Trump zaatakuje Fed po raz drugi oficjalnie, jakimś spajkiem pojedziemy do góry stopami i tak dalej, to tu bym uważał, jeśli ktoś nie może obserwować Azji. Natomiast jeśli pobudka po Azji będzie w okolicach obecnych poziomów, to tutaj będzie pewnie przepychanka, końcówka Tokio, początek Frankfurtu, Londyn będzie próbował dociskać, natomiast wierzę, że to tu będzie ta przepychanka, 13,30, 13,35, od spodu 13, 12,95 i ewentualnie próba reakcji. Jedna rzecz, powiedzieliśmy sobie o trzech rzeczach, powiedzieliśmy sobie o trzech możliwych argumentach, które mogą wpływać pozytywnie na dolara. Natomiast musimy powiedzieć sobie o kwestii z drugiej strony, tak, że gdzieś tam te oczekiwania co do kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Fed jakby troszeczkę się tutaj ochłodziło w ujęciu oczekiwań rynkowych, tak? Być może, że ktoś na siłę będzie próbował utrzymać obecne poziomy z perspektywy próby dojechania, chociaż to trochę czasu, tak, to okolice 2 tygodni, albo lepiej nawet. Nie sądzę, żebyśmy tutaj, nigdy nie mów nigdy, ale nie sądzę, żebyśmy się tutaj w takim mocnym zakresie do Fedu przepychali. No może. Chociaż lepiej jest, jak już mielibyśmy zawijać do góry, to lepiej zawijać z niższych poziomów, tak? Zaprosić do tańca w cudzysłowie jak największą ilość osób i złapać te shorty ewentualnie w rozkroku teoretycznie. Dobra, tak wygląda sytuacja euro-dolara, której poświęciliśmy sporo. Czas nam nieubłaganie leci. Spróbujmy sobie w takim razie popatrzeć dalej. Z perspektywy funta. Tutaj w czwartek bodajże, po tych fajerwerkach, my w czwartek mieliśmy 19.30, fajerwerki mieliśmy wcześniej do góry ze stopami. Ja tutaj zwracałem uwagę na funcie na jedną rzecz, a mianowicie na to, jak my zachowywaliśmy się w okolicach 28.85-29, spike, stopy i wspominałem, że jeśli rynek zdoła utrzymać te poziomy, to teoretycznie powinniśmy zobaczyć funta niżej. Teoretycznie zobaczyliśmy funta niżej w piątek, tak? Kwestia Brexitu, weekend, kwestia ogólnego osłabienia dolara, mamy próbę podbicia. I teraz próba podbicia bardzo słaba. Okay? Jedna rzecz a propos Brexitu, dużo więcej na ten temat, bo takie będzie jakby myśl przewodnia naszego kolejnego spotkania, czyli funt z perspektywy Brexitu, euro z perspektywy wewnętrznych kłopotów Unii, to znacznie więcej na ten temat sobie powiem. Natomiast jedna rzecz w związku z Brexitem, my możemy zobaczyć spike do góry po tym głosowaniu w parlamencie i tak dalej, czyli okolice 11 grudnia. Możemy zobaczyć generalnie, w zależności też od sentymentu, jeśli będzie sentyment przeciwko dolarowi, ten wzrosty teoretycznie mogłyby być nawet większe. Zmierzam do tego, że w pewnym momencie, przede wszystkim pierwsza rzecz jako zadanie domowe, znajdźcie gdzieś w sieci zdjęcie Teresy May sprzed Brexitu, zdjęcie Teresy May zaraz po Brexicie i kilka zdjęć co kwartał Teresy May, jak zaczęły się te wszystkie problemy. Zobaczcie, jak ta kobieta się zmieniła. A jest to o tyle istotne, że to, co teraz powiem, myślę, że odzwierciedla to, jaka nastąpiła przemiana Teresy May, bo w pewnym momencie według mnie
to ona sobie zrobiła już jakby taki last man standing, tak? Czyli już taka ostatnia osoba, która bardziej zależy jej na tym, co mówiła, żeby tego dotrzymać, niż tak naprawdę, co ten Brexit może przynieść. Zawsze próba doprowadzenia do tego Brexitu za wszelką cenę, nieważne konsekwencje, oddam Irlandię, zgodzę się na to, na tamto, Brexit musi być, parlament może przegłosuje, może nie. Jakie chodzą komentarze po rynku? Że być może nawet 11 grudnia, gdyby miało dojść do tego głosowania, tak jak to tutaj te informacje w serwisach są podawane, trochę debaty, mówi się o tym, że i pewnie jest szansa na to, że gdzieś tam przegłosują, natomiast na zasadzie takiej, że ci, którzy byli przeciwko Brexitowi, znajdą sobie zatrudnienie gdzieś tam w Brukseli i wszystko będzie ok. Natomiast tak jak mówię, no może być kwestia podbicia na funcie i szerzej o tym sobie powiemy, bo to będzie taki temat przewodni w czwartek. Natomiast myślę, że istnieje spore prawdopodobieństwo takiej marginalizacji i ewentualnie słabszego funta. Na ten moment, z perspektywy kilku najbliższych dni, ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli, dokładnie się temu przyjrzymy, ale może to nastąpić przed naszym czwartkowym spotkaniem, w związku z czym spojrzymy już teraz. Mówiliśmy sobie o okolicach 26,50 i to są okolice dość istotne. Zobaczcie, jak my wyglądamy z perspektywy wykresu miesięcznego na raptem 4 dni przed końcem, gdzie wiele znaków na niebie wskazuje, że ten dolar, jeśli się nie umocni, to niekoniecznie musi stracić na wartości. W związku z czym, zobaczcie, jak my wyglądamy z perspektywy wykresu miesięcznego, przepotężny, długi cień. Okay. Przede wszystkim kwestia miejsca, gdzie my pokazaliśmy słabość ostatnim razem. My jesteśmy pod tymi poziomami. Okay. To jest ta deska ratunku, o której sobie chyba też mówiliśmy w zeszłym tygodniu i będziemy mówili więcej w czwartek, ale jak w cenach zamknięcia, jak pęknie 26,50 czy pod 26,50, niektóre banki widzą 1,10, ale to właśnie z tymi bankami to także psują całe scenariusze. Co sobie człowiek gdzieś tam wymyśli, to później ktoś przychodzi oficjalnie, głosi szeroko. Wtedy takie scenariusze nie wypalają, ale fund może być pod presją. Natomiast biorąc pod uwagę, że 11 miałoby być to głosowanie, przed 11, 5 dni debat w parlamencie, to fund w najbliższym czasie może tak wyglądać, tak? Czyli facet przed zawałem, stopy do góry, stopy na dół. Z perspektywy krótszego horyzontu na funcie, jeśli dojdzie do zamknięcia tutaj, ok, pod tymi poziomami, pod kwestią minimów i otwarcia, jeśli chodzi o czwartek, będzie można powiedzieć, że zachowanie czwartkowe, to podbicie tutaj, to nic innego jak akumulacja krótkich pozycji i 26,50 będzie zagrożone. I ta akumulacja shortów na czwartkowej sesji będzie miała miejsce. Do tego momentu wydaje mi się, że możemy zobaczyć, sporo będzie zależało w tym wypadku od wydarzeń na eurofuncie i do tego również w czwartek będę wracał, także sporo, mam nadzieję, będziemy mogli sobie na ten temat powiedzieć, bo tutaj sporo będzie zależało od nastawienia na eurofuncie. Okay? Teoretycznie, z perspektywy końcówki miesiąca, znowu troszeczkę statystyki, euro w notowaniach z funtem lubi zyskiwać w końcówce miesiąca. Między innymi jest to związane z kwestiami dywidend płaconymi przez firmy brytyjskie, które są zamieniane przez inwestorów w całej Europie, później na euro, także ten fund jakby między innymi z tej strony jest narażony na podaż. Natomiast dopóki nie dojdzie do domknięcia poniżej otwarcia i minimów z czwartku zeszłego tygodnia, może się okazać, że tak, rynek spróbuje poszukać stop lossów tutaj i poszukać stop lossów z dnia dzisiejszego w kierunku 28,85-29 na bazie retestu tych poziomów po tych fajerwerkach z zeszłego czwartku. I tak mi się wydaje, że tutaj z perspektywy jakiegoś intradayowego podejścia pod tego funta można byłoby spoglądać, czyli ewentualna podaż,
stop losy, tak, z tego miejsca, z którego startowaliśmy, tu jest potencjalna pula stop losów, na zasadzie chociażby 1 do 1, poszukanie stop losów z zawracaniem. Okay. Jeśli dojdzie do zamknięcia dnia poniżej otwarcia i minimum z czwartku, sytuacja mogłaby ulec zmianie na zasadzie takiej, że to zakładamy, że była konsolidacja, odmierzamy zakres konsolidacji, po przełamaniu w dół odmierzamy ten sam dystans. To byłyby możliwe pierwsze zasięgi na funcie. Ok, z perspektywy dolara z jenem, zacznijmy sobie od wykresu tygodniowego. Dolar z jenem, generalnie dolarowi również pomogły rentowności w dniu dzisiejszym. Natomiast z perspektywy wykresu tygodniowego, jak popatrzymy na wydarzenia w większości, jeśli chodzi o 2017 rok i tutaj teraz końcówkę 2018 roku, to wyraźnie widać, gdzie jesteśmy, w którym miejscu na dolarze z jenem. Okay? Wydaje się, że jeśli pogorszyłby nam się sentyment generalnie na rynku, okay, to sam dolar jako dolar w notowaniach, nie wiem, z Australijczykiem, może z Kanadyjczykiem, może z euro, może z funtem, rzeczywiście mógłby być traktowany jako taka bezpieczna przystań. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, o których powiedzieliśmy, tak, wewnątrz Stanów Zjednoczonych Trump walczy z Fedem, kwestia wyższych rentowności, kwestia wyższego kosztu, jeśli chodzi o obsługę długu. Poza tym na zewnątrz Trump walczy na wszystkich możliwych liniach frontu, okay? No to dolar z perspektywy średniego długiego terminu ciężko. Unia Europejska bardzo delikatna i dwa fronty. Brexit, no tu powiedzmy, że trochę im się zluzowało, ale kwestia Włoch, mówi się, że jeśli tutaj ten kryzys, znowu wracam do tego, że więcej w czwartek, ale jeśli ten kryzys bardziej byłby napięty, a niektórzy mówią, że Unia mogłaby tego kryzysu nie przetrzymać, w każdym razie no euro, no okej, okay. Poza tym niekoniecznie, poza tym większość tych w cudzysłowie top trader na 2019 sugeruje wzrost wartości euro, okej, okay? A wiecie jak to z tym jest, no to euro być może nie bardzo, Brexit i funt nie bardzo, Australijczyk rynek nieruchomości, no nie bardzo, Kanadyjczyk rynek nieruchomości, ropa, no nie bardzo, no i z tych głównych co nam zostaje? I cichy bohater, a jen. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z perspektywy końcówki roku. Tutaj wiele zbieżnych czy przeciwstawnych, zbieżnych z jednej strony, albo kompletnie niepokrywających się ze sobą interesów może mieć miejsce, w związku z czym próba przepychania na rynku jena może mieć miejsce, ale w pewnym momencie, jeśli, no bo w tej chwili sentyment sztucznie może zostać poprawiony na zasadzie, nie wiem, spróbujmy podciągnąć indeksy, płaczemy, płacimy, wypłacą nam bonusy, to później następny się będzie martwił, co zrobi z tym, co żeśmy zakupili, tak? Czyli gdzieś ta sztuczna poprawa sentymentu na zasadzie, okej, okay, wypchnijmy do góry indeksy, pokażmy, że jest super, fajnie, no to tutaj rzeczywiście jen mógłby tracić na wartości. Natomiast w którymś momencie wydaje mi się, że jeśli sytuacja się nie uspokoi, bo jak powiedzmy pewne rzeczy, chociaż ciężko sobie to wyobrazić, że to będzie miało miejsce, wróciłby do normy, no to rzeczywiście ten dolar z jenem po wybiciu powyżej 115, 50, 116 mógłby kontynuować w kierunku 120. Okay? Ale gdzieś ten jen, może niekoniecznie z dolarem, ale jeśli zaczną się kwestie chłodzenia dolara z jenem, być może słabsze do dolara waluty i wtedy spoglądanie, nie wiem, Kanadyjczyk z jenem, Australijczyk z jenem, euro z jenem, funt z jenem. Będziemy sobie do tego wracali. Jesteśmy w miejscu, gdzie teoretycznie mogłaby się podaż na dolarze z jenem w chwili obecnej ewentualnie pojawić. Pytacie o indeksy, to ja tutaj tylko jako że przekroczyliśmy czas, mam nadzieję, że tutaj nie wyłączą nas z automatu. Z perspektywy technologicznego indeksu Nasdaq. Próbujemy reagować w takim w miarę logicznym miejscu, biorąc pod uwagę dolne cienie
kwestie tego, gdzie broniliśmy wcześniej. Tak? W związku z tym, o czym wspomniałem, sztuczne podtrzymanie sentymentu, tak? Zarządzający wykrwawią się tylko po to, żeby skasować w cudzysłowie tłuste bonusy. Bo taka jest prawda, tak? Będą płakać, będą płacić i będą na siłę ciągnąć indeks do góry. Z perspektywy technologicznego indeksu Nasdaq, my sobie w poprzedni czwartek mówiliśmy, jak to wygląda z perspektywy 5 spółek, tak? Jak one wyglądają. Jeśli ktoś nie był, to sugeruję oglądnięcie tego naszego ostatniego spotkania czwartkowego. W każdym razie, od spodu wiemy, czego bronimy. Z perspektywy ewentualnej góry, to ja myślę, że kwestie wybitych dolnych cieni i w tym wypadku mówimy o okolicach 6750, okay? To byłoby pierwsze możliwe miejsce, gdzie teoretycznie mogłaby zaatakować podaż. Natomiast nie sądzę, żeby rynek nie pokusił się o jakiś może odrobinę wyższy squeeze na zasadzie takiej, chociaż jeśli mogę się tak wyrazić, to my wajchę w ostatnich tygodniach zdecydowanie zmieniliśmy. O ile kiedyś wszelkiego rodzaju wyprzedaże były traktowane jako okazja do zakupów, tak, w cudzysłowie buy this i dip, o tyle jakieś pozytywne informacje, na bazie których mamy podbitki, bardzo szybko są odrzucane. Natomiast wchodzimy w okres specyficzny i z perspektywy Nasdaqa, tak jak mówię, spodziewam się reakcji w okolicach 6750, natomiast biorąc pod uwagę ewentualnie ten kanał, myślę, że jesteśmy w stanie poszukać stop lossów związanych z maksami z 19 listopada, tak żeby ewentualnie podjechać pod górne ograniczenie tego kanału. Nie wykluczałbym spajkiem, że zahaczymy podstawę, bo dla mnie to jest akumulacja shortów tutaj, ok? W związku z czym kwestie 7 tysięcy nie wykluczyłbym, że tutaj podjedziemy. I teraz to, co chciałbym zobaczyć wtedy na takim wykresie dziennym, w momencie jakbyśmy tu dojeżdżali, w ramach ataku na górne ograniczenie tego kanału, to chciałbym zobaczyć taką świecę dzienną na przykład, tak? Dużo by mogła powiedzieć o jakości. Nie wyglądają indeksy dobrze, według mnie. W czwartek będziemy mówili sobie o DAX-ie, który ma szansę na wyrysowanie takiej wielkiej głowy z ramionami. Natomiast podbicie w związku z okresem, w który wchodzimy, jest możliwe i to odbicie, biorąc pod uwagę zwiększoną zmienność, z którą mamy do czynienia w ostatnich tygodniach, okay, nie możemy się dać złapać na próbę shortowania pierwszej ewentualnie podbitki. Może być tak, że ta pierwsza podbitka rzeczywiście i odjazd do spodu. Ktoś powie, a Piotrek powiedział, że będą wyższe podbitki. To zadanie domowe, które sobie samemu trzeba w ramach obserwacji. Natomiast wydaje mi się, że jest sezon na to, żeby próbować jakiegoś squeeze'u i nie wykluczyłbym podbitki około, w tej chwili już tylko 350-punktowej, było 500, jak startowaliśmy, w kierunku 7 tysięcy na Nasdaqu. Tak to wygląda z perspektywy technologicznego indeksu Nasdaq. I kwestia na koniec Bitcoina. Rozmawialiśmy sobie dość sporo w czwartek, przede wszystkim, bo to było spotkanie poświęcone w pierwszej części Bitcoinowi. Czerwona belka, przypominam, potencjalna strefa popytowa wynikająca z wykresu miesięcznego. Okay. Natomiast zachowanie w ciągu ostatnich kilku dni mogło niektórym bykom, mnie również, żeby nie było, przysporzyć trochę kłopotów. Można się było spodziewać, że rynek będzie próbował reagować w ramach wykresu tygodniowego na tym poziomie, o którym sobie w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, w okolicach 4200, czyli ta niebieska linia, to ostatnie miejsce tutaj przed wyjazdem do góry. Drobna reakcja na dziennym miała miejsce, trwała 3,5 dnia, po czym przeszliśmy bardzo mocno
dalej na południe. W czwartek próbowaliśmy sobie szukać, co za tym stoi. Oczywiście tych powodów może być mnóstwo. Natomiast to, co jest potrzebne teoretycznie handlującym na wzrost wartości z perspektywy wykresu tygodniowego, zamknięcie tygodnia na razie powyżej 4200, a później zobaczymy. Tak? Później to będą okolice na bazie tego wykresu, który tutaj widzimy, 5200 i później kwestia ostatniej konsolidacji 5800, 6000. Na ten moment moglibyśmy próbować szukać jakichkolwiek byczych sygnałów, natomiast ich tutaj generalnie w tym momencie będzie ciężko znaleźć, tak? Dzisiaj dolny cień, natomiast nijak się to ma do tych przełamanych poziomów, tak? Także również na dziennym widać, powyżej czego trzeba spróbować wyjść i domknąć dzień, żeby móc zacząć myśleć o czymś więcej. Przypominam o czwartkowym spotkaniu, na które serdecznie zapraszam. Będziemy rozmawiać i poruszać się wokół wykresów związanych z euro i z funtem na bazie wewnętrznych kłopotów Unii Europejskiej i na bazie kwestii związanej z Brexitem. Ode mnie to tyle w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, ten Edek nam zabrał troszeczkę czasu, ale mam nadzieję, że warto było, bo dochodzimy do okresu związanego z końcówką roku. Na parach, które zazwyczaj są mniej płynne, tej płynności może być jeszcze mniej. Jeśli ktoś na danej walucie będzie próbował coś załatwić, to te wykresy mogą być szarpane, górne, dolne cienie. Natomiast to najbardziej płynna para, euro-dolar, zwłaszcza z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy, wydaje się, że zasługiwała na to, żeby poświęcić jej tyle czasu w dniu dzisiejszym. Serdecznie dziękuję. Nie dajcie się złapać w pułapkę, tak żebyśmy w komplecie w czwartek mogli się spotkać. Zapraszam serdecznie na 19:30, a dzisiaj to tyle. Spokojnego wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.